Witam Cię bardzo serdecznie Słowem Bożym na dzień dzisiejszy z książeczki z Biblią na co dzień. Pierwszy fragment to wiersz z psalmu 26. Błogosławić będę Pana w zgromadzeniach. Drugi fragment wyjęty jest z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z rozdziału 14, wiersz 26. Cóż zatem, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z Was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Zarówno jeden, jak i drugi fragment mówią o aktywnym uczestniczeniu w zgromadzeniach, powiedzielibyśmy dzisiaj w nabożeństwach. Jeśli jesteś obecny w kościele na nabożeństwie, zapewne masz wyrobiony obraz tego, czym jest nabożeństwo. Jeśli czytasz Nowy Testament, poznajesz wzór tego, czym nabożeństwo powinno być. Wiemy, co dzieje się, gdy teoria i praktyka odbiegają od siebie. I nie, to nie tylko w chrześcijaństwie, chyba w każdej dziedzinie naszego życia. Niestety, teoria jest dużo prostsza. Praktyka wymaga wysiłku. Ale uwaga, w naszych dzisiejszych tekstach nie chodzi o to, co inni robią, jak wygląda to czy tamto, ale chodzi o Ciebie, o nas, o uczestników zgromadzeń, którzy mają przed sobą dwa priorytety. Pierwszy to błogosławić Pana, czyli wywyższać Go. A czy wiesz, że wywyższając coś, umniejszamy znaczenie czegoś innego? W Kościele, wywyższając Boga, budujemy przekonanie o własnej słabości, zależności od Boga, własnych upadków, kruchości swojego życia, swoich poglądów, swojej mądrości. Współczesne trendy wywierają nacisk na to, aby w każdym przypadku zadowolony był człowiek. Codziennie jesteśmy traktowani przez otaczający nas świat jak target, jak cel, do którego trzeba dotrzeć, którego trzeba zdobyć, któremu trzeba coś sprzedać, którego trzeba wprawić w dobry nastrój, bo wtedy zostanie naszym stałym klientem. Ani Kościół, ani nasze parafie nie potrzebują klientów. Tutaj targetem, celem jest ktoś inny. Zajmując się nim, wkładając wysiłek w służbę Bogu, człowiek odnajduje prawdziwe pocieszenie, prawdziwe ukojenie i prawdziwy sens swojego życia, którym dzieli się z innymi. Ale tego się nie da zrobić, wywyższając Boga, jednocześnie człowieka. Na drugi priorytet wskazuje nasz drugi fragment. Apostoł Paweł przypomina, że powodem, dla którego gromadzimy się na nabożeństwie, jest służba Bogu. Ta nasza codzienna, do której szukamy inspiracji we wspólnej społeczności Słowa Bożego, i ta niedzielna, gdzie każdy w jakiś sposób służy tymi darami, które od Ducha Świętego otrzymał, i tym, co ma. Równie ważne, jak w przypadku pierwszego priorytetu, jest uświadomić sobie, że nie ja jestem tutaj obsługiwany, lecz służę swojej społeczności. Nie dla mnie, lecz dla społeczności, razem z innymi, gdzie każdy ma swój wkład, aby nabożeństwo powstawało poprzez służbę całej społeczności ku wzajemnemu zbudowaniu. Zwróćmy uwagę na cytat podany dzisiaj w książeczce z Biblią na co dzień, gdzie ksiądz Jerzy Gryniakow tak pisze: Ewangelicy nie chowają swoich talentów pod korcem, lecz chcą nimi służyć swoim braciom i siostrom, całemu społeczeństwu, wśród którego żyją. Zastanów się i pomódl o to, w jaki sposób możesz służyć swojej parafii. Nie po to, aby wywyższać człowieka, nie dla siebie, ale dla całej wspólnoty, czyli również dla Ciebie, jako forma wywyższenia Pana Boga. Zapytaj więc pastora, radnych albo starszych zboru, co mogę zrobić, w czym mogę pomóc, w co się zaangażować. Porzucajmy postawę klientów na korzyść usługiwania. To wzmocni nasz zbór, zmieni ludzkie oczekiwania i przyniesie radość Panu Kościoła. Boże nasz, dzięki Ci za to, że dobrze nas znasz i chcesz nas użyć takimi, jakimi jesteśmy. Proszę, Panie, błogosław cały dzisiejszy dzień. Gdziekolwiek jesteśmy,
w imieniu Pana Jezusa. Amen. Życzę wszystkim dobrego, spokojnego dnia. Zostańcie z Bogiem.